każda miejscowość, każde miasto ma swój potencjał, ma swoje silne strony, które warto wykorzystywać. I zawsze najważniejsze, myślę, największą wiedzę mają lokalni samorządowcy. Ja wywodzę się też z samorządu i wiem doskonale, że to samorządy są tymi podmiotami, które najlepiej wiedzą, co jest korzystne dla rozwoju tego regionu, więc tutaj jest bardzo dużo aspektów. Proponowałabym, żeby na spokojnie po wyborach przeanalizować tę sytuację i na pewno nie zrobimy niczego, co będzie wbrew mieszkańcom. Tak Beata Szydło odniosła się do pomysłu utworzenia województwa środkowo-pomorskiego, bowiem PiS 4 lata temu proponował taką reformę. Przeciwko temu pomysłowi protestują opozycyjni działacze z powiatu złotowskiego, który miałby zostać włączony do takiego województwa, jeśli by w ogóle powstało. Kandydatka na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości odniosła się również do pomysłu powiatów grodzkich. Wbrew temu, co mówili lokalni działacze PiS tej partii, Beata Szydło podkreśliła, że proponowana w programie wyborczym PiS zmiana musiałaby być bardzo dobrze przeanalizowana. Jej zdaniem prawdą jest, że dzisiejszy podział administracyjny na szczeblu lokalnym budzi często wiele wątpliwości, jednak szczegółowe decyzje w tych sprawach powinny zapaść dopiero po kampanii wyborczej.